Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W czterech naczyniach o pojemności 4 dm3 w czasie 15 minut otrzymano. No i mamy tutaj, co otrzymano. Z każdym razie naczyń, w których reakcje chemiczne przebiegły najszybciej, najwolniej, odpowiedź uzasadni. I w każdym z tych naczyń mamy coś innego. Więc to wszystko musimy sobie tutaj przerobić na stężenie molowe, ponieważ stężenie molowe wpływa nam na szybkość reakcji. Tam, gdzie będzie te stężenie największe, tam będziemy mieć najszybszą reakcję, która nam zajdzie. Zatem w naczyniu pierwszym mamy stężenie molowe. To ilość moli na objętość. W każdym objętość będzie taka sama. Więc musimy się doliczyć ilości moli. No to na ilość moli przypada masa próbki na masę molową. U nas masa próbki to 3,2 gramy. Natomiast tutaj będziemy mieć 12 16 g na mol, przesuniemy sobie przecinek 32, 160, podzielimy sobie górę i dół przez 16, tu jest 1, tu jest 2. Zatem mamy 0,2 mola. I stężenie. Molowe to 0,2 na 4 decymetry sześcienne. No to mamy 2 na 40. Przesuniemy sobie tutaj przecinek i będziemy mieć 0,05 mol na decymetr sześcienny. No to mamy pierwsze. Drugie naczynie. Tutaj przypominamy sobie, że acetylen, etyn to jest gaz. My wiemy, a przynajmniej mam taką nadzieję, że 1 mol gazu w warunkach normalnych to 22,4 decymetry sześcienne. My tutaj szukamy tej ilości moli, a mamy 4,48 dm3. No to to co jest po skosie do Nki ląduje nam w mianowniku, to co jest po drugim skosie w liczniku w mnożeniu. No to mamy 4.48 na 2.24. Możemy sobie poprzesuwać tutaj przycinki No, lub nie ważne jest to, że nam tutaj wyjdzie 0,2. Mola. Czyli mamy dokładnie to samo, no to stężenie molowe tutaj również będzie wynosić 0,05. Ok, to teraz trzecie naczynie. I tutaj znowu mam nadzieję, że pamiętacie, że 1 mol to 6,02 razy 10. Do 23. My tu mamy cząsteczek, no to zrobimy sobie 3. Zatem, ile my tu będziemy mieć tych moli, gdy mamy 3,01 razy 10 do 22? To, co jest po skoście do N, do mianownika, tutaj mamy 3,01 razy 10 do 22 na 6 0,2. No to tutaj mamy. 1, to jest 2, no to 1, druga, czyli inaczej 0,5 razy tutaj, z tego mamy 10 do 23, czyli całe to nam się skróci do jedynki, to nam zostanie 10 do potęgi pierwszej. Zatem mamy 1, a tutaj będziemy mieć 2 razy 10. I to jest jedna dwudziesta, czyli 0,05 mola. Dobra, no to stężenie molowe. Mamy 5, na dole 400, 8, 1 ósma to 0,125, to jest 80, czyli będzie 0,0125 mola na decymetr ściany. No to zostaje nam jeszcze czwórka. Tutaj mamy od razu ilość moli. No to możemy w sumie liczyć od razu, nie kombinując, stężenie molowe 0,8. Na 4, no to to będzie 0,2 mola na decymetr sześcienny. No i dobra, czyli najszybciej tam, gdzie mamy największe stężenie molowe, największe molowe jest w czwórce. Natomiast najmniejsze jest w naczyniu numer 3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. no i już.